Rozdział 35 Księgi Mojżeszowej, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Objawienia Boże odnośnie przyszłości. Pełnia łaski Bożej. Rozdział ten jest proroczy i pokazuje nam coś niecoś z tego, co zakryte, o czym mówiliśmy pod koniec poprzedniego rozdziału, a mianowicie o odsłonięciu będących w sercu Bożym źródeł łaski względem Izraela, gdy ten z powodu swojej niewierności będzie rozproszony aż po krańce ziemi. Jakie miłe są pierwsze trzy wersety. Nie chodzi tu już o przestrzeganie zakonu, lecz o coś, co jest znacznie cenniejsze. Zawrócenie całym sercem i całą duszą do Pana w czasie, gdy dosłowne posłuszeństwo wobec zakonu stało się niemożliwością. Skruszone i złamane serce zawraca do Boga, zaś Bóg przyjmuje je z głębokim zmiłowaniem. Jest to naprawdę niezmierzone błogosławieństwo, gdy sam Bóg, niezależnie od czasu i miejsca, wychodzi naprzeciw skruszonej duszy w całej Bożej pełni, jaka zawiera się w Jego istocie. Gdy tylko dojdzie do tego spotkania, wszystko zostaje uporządkowane i załatwione prawdziwie po Bożemu. W naszym fragmencie nie chodzi o przestrzeganie zakonu lub o próby ustanowienia ludzkiej sprawiedliwości. Pierwszy werset tłumaczy jednoznacznie, że mamy do czynienia z ludem, który znalazł się w takim stanie i w takich okolicznościach, że niemożliwe jest dla niego wypełnianie przepisów zakonu. Nie ma jednak takiego miejsca na obliczu całej ziemi, gdzie serce nie mogłoby zawrócić do Boga. Nawet jeśli ręce nie są w stanie położyć na ołtarzu ofiary, zaś nogi nie mogą udać się na jedyne miejsce oddawania czci, to jednak serce może unieść się do Boga. Tak, biedne, złamane i skruszone serce może bezpośrednio przystąpić do Boga. Zaś Bóg w swoim wielkim miłosierdziu i głębokim współczuciu może wyjść takiemu sercu naprzeciw, podnieść je i wypełnić aż po brzegi obfitą pociechą swojej miłości i radością swojego zbawienia. Obfitą pociechą swojej miłości i radością swojego zbawienia. Posłuchajmy jednak coś więcej o zakrytym, o rzeczach, które przekraczają ludzki rozum i posiadają niepojętą wartość. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan Bóg twój i stamtąd cię zabierze. I sprowadzi cię Pan Bóg twój do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie i posiądziesz nią i ty i uczyni cię szczęśliwym i liczniejszym od twoich ojców. Wersety 4 i 5 rozdziału 35 Księgi Mojżeszowej. Są to cudowne słowa, jednak jest coś jeszcze wyższego i lepszego. Bóg chce ich nie tylko zebrać i rozmnożyć, lecz również wykonać w nich przemożne dzieło łaski, co jest o wiele cenniejsze niż wszelka zewnętrzna szczęśliwość, ile by też nie była warta. I obrzeże Pan Bóg twój, twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Włożył zaś Pan Bóg twój wszystkie te przekleństwa. Włoży zaś Pan Bóg twój wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. Wersety 6 do 8. 5 Księgi Mojżeszowej, rozdziału 30. Nie ma nic cenniejszego nad te obietnice. Oto lud zebrany, sprowadzony z krańców ziemi, rozmnożony, pobłogosławiony,
i z obrzezanym sercem oddany Panu i postępujący w ochotnym posłuszeństwie wobec Jego drogich przykazań. Słowo Boże w ustach i w sercu. Kolejne wersety od 9 do 14 są szczególnie interesujące. Stanowią one poniekąd klucz do zakrytych rzeczy Pana i przedstawiają wzniosłe zasady Bożej sprawiedliwości w żywym kontraście do sprawiedliwości opartej na gruncie zakonu. Zgodnie z zaprezentowaną tutaj prawdą, słowo niezależne jest od miejsca. Nie ma zatem znaczenia, gdzie ktoś przebywa, gdyż bardzo blisko ciebie jest słowo. Cóż mogłoby być wyrazem większej bliskości, jak nie zapewnienie, że jest ono w twoich ustach i w twoim sercu? Gdyby chodziło o coś, co leżałoby poza naszym zasięgiem, to moglibyśmy wątpić, czy kiedykolwiek to osiągniemy. Ale nie. Nie potrzebujemy w tym celu ruszyć ani ręką, ani nogą. To serce i usta muszą się ruszyć. 10 rozdział listu do Rzymian, wersety od 1 do 11, zawiera miłe odniesienie do wyżej wspomnianego miejsca. 11 werset 10 rozdziału listu do Rzymian brzmi: powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Zwróćmy uwagę na to cenne słówko, każdy. Z pewnością odnosi się ono po pierwsze do wypędzonego z kraju Żyda, który choć znalazł się w sytuacji, w której posłuszeństwo wobec zakonu stało się dla niego niemożliwe, to mimo to może doznać obfitej łaski Pana i Jego ratunku w biedzie. Jeżeli nawet na miejscu swojego wygnania nie może przestrzegać zakonu, to jednak swoimi ustami może wyznać Pana Jezusa, zaś w swoim sercu uwierzyć, że Bóg wzbudził go z martwych, a to jest jednoznaczne z ratunkiem. Jeżeli Pismo mówi każdy, to zbawienie to nie może ograniczać się do Żydów. Nie może być w ogóle mowy o żadnych ograniczeniach. Dlatego apostoł tłumaczy: nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem. Pod zakonem istniała między Żydem a Grekiem największa możliwa różnica. Sam zakonodawca pociągnął między nimi klarowną linię graniczną. Jednak granica ta została usunięta z dwojakiego powodu. Po pierwsze, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, Rzymian 3 rozdział 23 werset. Po drugie zaś, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają i każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 10 rozdział listu do Rzymian, 12 do 13 wersetu. Jakaż cudowna łaska bije ze słów wzywać, uwierzyć, wyznać. Niewątpliwie wymaga ona szczerości od duszy, przejęcia serca, ponieważ Bóg szuka autentyzmu i nie zadowala się martwą formą ani przyjęciem Jego prawd wyłącznie rozumem. Istnieje potrzeba Bożej, żywej, zdziałanej w sercu przez Ducha Świętego wiary, która łączy duszę z Chrystusem. To do tego dochodzi, i to również jest ważne, wyznanie Pana Jezusa ustami. Ktoś mógłby powiedzieć: wierzę sercem, ale nie jestem za tym, by manifestować religijne przekonania. Swą religię zachowam dla siebie. Traktuję ją jako osobistą sprawę między mną a Bogiem. Nie uważam tego za słuszne, by narzucać się innym z moimi przekonaniami. Taka mowa jest z gruntu błędna. Wyznanie ustami jest absolutnie niezbędne. Wielu ludzi, którzy chcieliby zostać zbawieni przez Chrystusa, wzdryga się jednak przed hańbą, jaka wiąże się z wyznaniem Jego imienia. Chcieliby pójść do nieba, ale nie chcą stanąć po stronie odrzuconego Chrystusa. Bóg nie uznaje takich ludzi. Od wierzącego oczekuje klarownego przyznania się do Chrystusa w obliczu wrogiego świata.
Pan Jezus również na to czeka. Sam powiedział, każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 32 do 33 wersetu. Złoczyńca na krzyżu udowodnił, że posiada obie cechy tej prawdziwej zbawczej wiary. Uwierzył swoim sercem i wyznał swymi ustami. Okazał się jako wierny uczeń Chrystusa. Oby było więcej takich zdecydowanych uczniów. Potrzebne jest stanowcze świadectwo dla Pana Jezusa. Życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Na koniec Mojżesz zwraca się w szczególnie uroczysty sposób do serc i sumień Izraelitów. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Werset 15 rozdziału 35 Księgi Mojżeszowej. Tak jest zawsze pod rządami Bożymi. Obie te rzeczy są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Pismo mówi, że Bóg odda każdemu według uczynków Jego, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da życie wieczne, tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. List do Rzymian, 2 rozdział od 6 do 11 wersetu. Na tym miejscu apostoł nie zajmuje się kwestią mocy, lecz po prostu mówi o fakcie, który odnosi się do każdego czasu i każdej epoki. Czy to do rządów bożych, czy do zakonu, czy do chrześcijaństwa. Że Bóg odda każdemu według uczynków Jego. Jest to ważna zasada, godna uwagi. Może ktoś zapyta, czy chrześcijanie nie stoją zatem pod łaską? Tak, Bogu niech będą dzięki, że stoją, ale to jeszcze nic nie ujmuje z zacytowanej powyżej zasady działania Bożego. Jest ona raczej przez to jeszcze bardziej potwierdzona. Może ktoś inny zapyta, czy niewierzący człowiek może w ogóle uczynić coś dobrego? Kwestia ta nie jest w ogóle poruszana w tym fragmencie Pisma. Każdy, kto jest pouczony przez Boga, posiada przekonanie, że w świecie tym nie można uczynić nic dobrego bez łaski Bożej. I że człowiek zdany na samego siebie i na swoje własne siły czyni jedynie zło. To jednak nie podważa zasady, że życie i dobro oraz śmierć i zło są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Trudno o coś poważniejszego niż ostatnie napomnienia Mojżesza skierowane do zboru izraelskiego. Wersety 15 do 20 rozdziału 35 Księgi Mojżeszowej. Zgadzają się one z całym charakterem 5 Księgi Mojżeszowej. Księga ta zawiera najbardziej ujmujące napomnienia, jakie kiedykolwiek dotarły do ludzkich uszu. Ostrzeżeń o tak uroczystym charakterze na próżno byśmy szukali w poprzednich księgach. Każda księga posiada, jak już wcześniej zauważyliśmy,
szczególne miejsce, cel i charakter. Piąta Księga Mojżeszowa cechuje się dobitnością wezwań do ochotnego, szczerego posłuszeństwa. Ich podstawą jest szczególna relacja Boga z Izraelem oraz wynikające z tego dla ludu przywileje. Zatem, gdy Mojżesz wskazywał na swoje siwe włosy i mówił o karceniu pańskim, nie czynił tego po to, aby ściągać uwagę ludu na samego siebie, swoje położenie i uczucia, lecz wyłącznie po to, by osiągnąć ich serca i sumienia.